W tym wideo pokażę Wam aż 5 różnego rodzaju sposobów na zarabianie pieniędzy w szkole. Jeżeli więc interesuje Cię zarabianie w młodym wieku i chcesz zacząć zarabiać pieniądze jako nastolatek, to wideo jest dla Ciebie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszy szkolny dzwonek już daleko za nami. W związku z tym postanowiłem przygotować dla Was materiał, w którym pokażę Wam, jak możecie zarabiać pieniądze w czasie, kiedy uczęszczacie do szkoły. Wbrew pozorom, każdy uczeń ma bardzo wiele wolnego czasu i może przeznaczyć go albo na wbijanie kolejnego levela w LoLu, albo na coś bardziej konstruktywnego. Pamiętam, kiedy sam zacząłem zarabiać swoje pierwsze pieniądze właśnie w szkole, kiedy to jeszcze będąc w podstawówce wykonywałem różnego rodzaju zlecenia i zaczynałem parać się handlem. Dlatego im szybciej zaczniecie zdobywać wiedzę o pieniądzach, tym lepiej dla Was, ponieważ w dorosłym życiu tego typu rzeczy przydają się o wiele częściej niż 3 zasady dynamiki Newtona. Okej, przejdźmy do samego zestawienia. Pierwszym sposobem na zarabianie pieniędzy w szkole jest odrabianie zadań domowych ze innych. Metoda na pewno nie do końca etyczna, ponieważ każdy powinien robić to sam, no ale cóż, jeżeli na rynku jest popyt, to musi pojawić się również podaż, a sami najlepiej dobrze wiecie, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce umyć ręce od zadania domowego i przekazać ten zacny obowiązek innej osobie. Oczywiście nic nie dzieje się za darmo i w zamian za nasze usługi otrzymujemy zapłatę od naszego zleceniodawcy. W tym miejscu nie mogę również nie wspomnieć o tym, że znakomitym sposobem na zarabianie pieniędzy jest również pisanie prac licencjackich i magisterskich innym studentom. Oczywiście ten rodzaj zarabiania pieniędzy skierowany jest do nieco starszych widzów, ale warto mieć go na uwadze, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, budżet każdego polskiego studenta zawsze posiada deficyt. Przez grzeczność nie wspomnę o 3 największych kłamstwach każdego studenta. Od jutra nie piję, od jutra zaczynam się uczyć. Nie, dziękuję, nie jestem głodny. Drugim pokrewnym sposobem na zarabianie pieniędzy w szkole jest udzielanie korepetycji. Jeżeli masz wrodzone skłonności do rozwiązywania zadań, np. z matematyki, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś pomógł swoim kolegom w podciągnięciu się w nauce. Przygotowanie się do sprawdzianu, czy też pomoc w poprawieniu oceny semestralnej, to tylko kilka sposobów na zarabianie pieniędzy. W tym miejscu warto wspomnieć, że możecie zarabiać na korepetycjach w nieco inny sposób. Oprócz tego, że możecie pomagać waszym kolegom ze szkolnej ławki, możecie również zarejestrować się na stronach oferujących możliwość korepetycji online. Dzięki temu możecie świadczyć wasze usługi osobom z całej Polski, a to sprawia, że baza waszych potencjalnych klientów znacząco się zwiększa. Dlatego też, jeżeli czujecie, że macie dar do przekazywania wiedzy, zacznijcie zarabiać pieniądze tym sposobem już dziś. Trzecim sposobem na zarabianie pieniędzy podczas uczęszczania do szkoły jest wyprowadzanie psów. Czynność ta może być wykonana wcześnie rano, zaraz przed rozpoczęciem zajęć lub po południu i na pewno dostarcza pewien zasób pieniędzy do naszego portfela. Pamiętajcie jednak, aby wasz grafik był właściwie poukładany i zaplanowany do przodu, ponieważ zajęcia szkolne i obowiązki związane z uczęszczaniem do szkoły mogą sprawić, że nie dacie rady wykonać waszych zadań, do jakich się zobowiązaliście, a to będzie skutkować utratą zleceniodawców i pieniędzy. Jeżeli jednak zdecydujecie się na tego typu zarobek, dodajcie ogłoszenia w sieci, rozwieźcie kartki z ogłoszeniami o świadczeniu usług przez waszą skromną osobę w najbliższej okolicy. Dzięki temu uda wam się zdobyć pierwszych klientów i jeżeli będziecie wykonywać waszą pracę dobrze, to najlepsza forma reklamy, jaką jest poczta pantoflowa, zacznie działać na waszą korzyść i grono waszych klientów z dnia na dzień zacznie się zwiększać. Kolejnym sposobem na zarabianie w szkole jest handel. Jak wspomniałem już wcześniej, prawo popytu i podaży działa w każdym miejscu na świecie, niezależnie czy jest to giełda w Stanach Zjednoczonych, czy też szkoła publiczna. Jeżeli na jakiś towar znajdzie się odpowiednia liczba osób chętnych, które są skore za daną rzecz zapłacić, znajdą się również osoby, które tego typu rzeczy zaczną sprzedawać. Oczywiście nie mam tutaj na myśli papierosków, które z takim zamiłowaniem palą zwłaszcza chłopcy na długiej przerwie obiadowej. Niemniej jednak na przykład słodycze, które w niektórych szkołach są zakazane, czy też sprzęt do ściągania, to akurat jest nieetyczne, ale to jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Czy też inne gadżety, które są po prostu modne w szkole i każdy chce je mieć natychmiast.
Wszystko to może zostać sprzedane z zyskiem i, jak się okazuje, często niemałym. Kiedy posiadamy monopol na daną rzecz w szkole, możemy bez skrupułów windować ceny do poziomu oporu, nie obawiając się przy tym smutnych panów z UKS-u. W najgorszym wypadku wylądujemy u dyrektora na dywaniku. Piątym sposobem na zarabianie pieniędzy podczas chodzenia do szkoły jest sprzątanie. Oczywiście nie mam tutaj na myśli pomocy pani sprzątaczce w zmywaniu sali gimnastycznej. Myślę o na przykład wynoszeniu śmieci za innych lub sprzątaniu mieszkań. Ten pierwszy sposób sprawdza się znakomicie w aglomeracjach bloków. Wystarczy, że rozwiesicie w waszej okolicy karteczki na klatkach schodowych z informacją, że w dniach tym i tym, o tej i o tej godzinie istnieje możliwość wystawienia worków ze śmieciami ze drzwi, a o tej i o tej godzinie zostaną one zabrane. Zapłatę proszę zostawić na workach na śmieci. Dzięki temu sposobowi możecie zacząć zarabiać kilkaset złotych miesięcznie, poświęcając kilka godzin w tygodniu na tego typu zajęcie. Co jednak, kiedy mieszkamy na wsi i jak okiem sięgnąć nie widać nigdzie bloków, w takim wypadku możecie zacząć pomagać w pracach ogrodniczych u swoich sąsiadów, jak również zarabiać na odśnieżaniu podjazdów czy też koszeniu trawników. Przez grzeczność tylko nie wspomnę o tym, że możecie na przykład zbierać grzyby i jagody i sprzedawać je mieszczuchom, ale o tym na pewno doskonale wiecie. Na sam koniec tego odcinka chciałbym powiedzieć wam jedno. Pieniędzy na świecie jest więcej niż potrzebują ludzie i sposobów na zarabianie ich jest tak wiele, że każdy, powtarzam każdy, może śmiało zacząć generować dodatkowy dochód. Nieważne czy jesteśmy uczniem, studentem czy też emerytem. To tylko od nas samych zależy to, co zrobimy ze swoim życiem i jak bardzo jesteśmy zdeterminowani do osiągnięcia sukcesu. Im bardziej, tym dalej jesteśmy w stanie zajść. Dlatego nieprawdą jest, że tylko ci, którzy posiadają bogatych rodziców, dadzą sobie radę w życiu. Każdy z nas ma szansę na zarabianie ogromnych pieniędzy. Trzeba tylko chcieć. Chcieć i cały czas próbować i się nie zniechęcać. Przypomina to trochę kopanie do bramki. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Uderzamy cały czas piłkę i nie możemy trafić. Kiedy jednak uderzymy wystarczającą ilość razy, w końcu strzelimy gola. Niestety, znakomita większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy i zaprzestaje kopania do bramki, zadowalając się tym, co ma. Nie pozwól, abyś i ty przestał kopać, a na pewno kiedyś osiągniesz sukces. Mam nadzieję, że to wideo pomogło wam w zarabianiu pieniędzy w młodym wieku. Jeżeli tak się stało, koniecznie podeślijcie je do swoich znajomych. Jestem również bardzo ciekaw, jakie są lub były wasze sposoby zarabiania w młodym wieku. Zostawcie komentarz pod tym wideo. Zróbcie to samo, jeżeli macie pomysł na nowe materiały. Wszystkim komentującym z góry pięknie dziękuję. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.